Instrukcja obsługi wyświetlacza w rowerze elektrycznym Gazelle Orange Excellent Energy. Jest to taki wyświetlacz na środku kierownicy. Jest to dosyć rozbudowany wyświetlacz z wieloma funkcjami. Między innymi charakteryzuje się on tym, że ma 7 przycisków, 3 z lewej, 3 z prawej, jeden do włączania. Przycisk górny lewy. Tym przyciskiem możemy ustawiać sobie, czy jeździmy po płaskim, po górach, z jakim wiatrem, więc to też sobie tym ustawiamy. Też dzięki temu odpowiednie wspomaganie możemy ustawić. Środkowym lewym przyciskiem możemy ustalić tryb taki główny mocy wspomagania, boost najmocniejszy, eco najsłabszy, off wyłączony. Potem kolejną opcją to są właśnie takie typu średnia prędkość, czas trasy, cała liczba kilometrów przejechane, trip, to wiadomo, też resetujemy go tutaj tym przyciskiem, przytrzymujemy. Potem tak, przechodzimy na drugą stronę, ten przycisk jest nieaktywny, w sumie nie wiem, do czego on służy, jeszcze nie udało mi się do tego dojść. Ten przycisk służy za odpalanie, do odpalania światła. Możemy właśnie włączyć, wyłączyć światło, to wtedy się ono automatycznie będzie włączać. Potem możemy sobie po prostu wyłączyć, że ono jest coraz wyłączone i możemy też sobie po prostu w ten sposób, jak jest, to jest cały czas włączone. Tutaj przechodzimy w tym przycisku, mamy opcję godziny, ale tu sobie możemy zmieniać plusem i minusem godzinę. Ale jak wejdziemy jeszcze raz, zrobimy tutaj OK, ale jak wejdziemy jeszcze raz, godzinę i jeszcze naciśniemy ten przycisk, no to mamy potem kolejną funkcję z jasnością wyświetlacza. Wyłączyłem go. Jeszcze raz wchodzimy. Jak naciśniemy to jeszcze raz, jasność wyświetlacza. Potem mamy wielkość liter wyświetlanych. Możemy sobie dać tutaj plusa. OK. To się nam jeszcze większe wyświetlają. Ale też najważniejsza funkcja, no to też, żeby można sobie zmienić język z holenderskiego na angielski, albo niemiecki czy francuski. No to też jest ważna opcja, no bo nie każdy zna holenderski i czasami łatwiej jest zdecydowanie po angielsku obsługiwać. To tyle, jeśli chodzi o te funkcje. Akurat coś mi się tutaj wyłącza. Co jeszcze mamy tu jakieś? Jeszcze możemy sobie zmienić z kilometrów na mile. No i już wracamy do godziny, więc ma różne funkcje ten wyświetlacz. Nie ma tutaj jakichś konfiguracji, że przytrzymanie dwóch przycisków coś zmienia. Nie, każdy przycisk jest odpowiedzialny za coś. A jeśli ktoś wie, do czego służy ten przycisk, no to chętnie sam się dowiedział, bo próbowałem różnych opcji. To tyle, jeśli chodzi o obsługę tego wyświetlacza. Jak w jakichś pytaniach ktoś ma, to proszę w komentarz. A jeśli ten filmik się w jakiś sposób przydał, to proszę o zostawienie suba. Pozdrawiam, cześć.